1410 roku Polacy i Litwini rozgromili wojska krzyżackie pod Grunwaldem. Nie zdobyto jednak zamku w Malborku i pokój toruński pozostawił niedosyt. 4 lata później wybuchła kolejna wojna, podczas której dokonano na terenie Prus olbrzymich zniszczeń, ale wskutek braku zaopatrzenia utrzymało się koniec końców status quo. W 1422 roku Władysław Jagiełło i Witold ruszyli na wojnę z krzyżakami raz jeszcze. Czy do trzech razy sztuka? Witam i zapraszam na materiał na temat wojny golubskiej. Czerwca 1422 roku Paul von Rusdorf spotkał się w Malborku z przedstawicielami pruskich stanów. Powołując się na zniszczenia dokonywane przez Polaków i Litwinów podczas poprzednich wojen oraz ich antychrześcijański sojusz z husytami, wielki mistrz zdobył poparcie pruskiego rycerstwa i mieszczan. Były one kluczowe, bowiem pamiętał o wydarzeniach Wielkiej Wojny, kiedy to wiele miast i zamków dobrowolnie otwierało wrogowi swe bramy. Pomimo tego podczas narady wojennej z dostojnikami zakonu 28 czerwca pozostawał niezdecydowany co do wyboru strategii. Jedni sugerowali obronę w zamkach tak jak podczas wojny głodowej, inni atak na terytorium Polski lub Mazowsza, tak aby ziemie państwa zakonnego uniknęły tym razem zniszczeń. Decyzja o strategii nie zapadła, jednak obawiając się wcześniejszego ataku polsko-litewskiego, Rusdorf ogłosił 4-tygodniowe pospolite ruszenie na 6 lipca. A więc na tydzień przed terminem zakończenia zawieszenia broni. Gdy chorągwie zostały zwołane 6 lipca, wielki mistrz zdecydował się koniec końców na strategię ofensywną i wyprzedzający atak na Mazowsze. W tym też celu większość sił pod dowództwem wielkiego marszałka Ulryka Zengera skierował do Nidzicy. Niemniej do tej armii nie dołączyła część lokalnych sił na północnym wschodzie, ziemi chełmińskiej czy południowym Pomorzu Gdańskim. Paul von Rusdorf obawiał się bowiem dywersyjnych najazdów z tych kierunków. Czternastego lipca po wysłaniu wielkiemu mistrzowi wypowiedzenia wojny, Władysław Jagiełło ruszył z Wolborza na północ. Podobnie jak podczas poprzednich wojen, doszło tam do koncentracji wojsk z Małopolski i Rusi Czerwonej. Do Czerwińska dotrzeć miały także chorągwie wielkopolskie i mazowieckie, a 25 lipca litewskie. Nie wiadomo, jaki był dokładnie plan polskiego dowództwa, jednak Polacy zaczęli rozprzestrzeniać pogłoski o różnych celach ataku, tak aby zmylić przeciwnika. Mógł to być więc atak na Pomorze Gdańskie lub Nową Marchę, bądź też po przekroczeniu Wisły atak na ziemię chełmińską przez ziemię dobrzyńską. Dezinformacja dotyczyła także terminu przybycia wojsk Witolda. Być może działania te przyniosły efekt, bowiem podczas narady wojennej w Iławie 19 lipca Paul von Rusdorf postanowił przesunąć krzyżackie wojska z Nidzicy pod Lidzbark Welski. Jego planem wciąż był jednak wyprzedzający atak na Mazowsze. Przemarsz krzyżackiej armii nastąpił 20 lipca. Tego też dnia na wysokości Czerwińska gotowy był już most na łodziach, celem przekroczenia Wisły przez Polaków. Władysław Jagiełło dotarł tam na czele swych wojsk 23 lipca i czekały tam na niego już siły z Wielkopolski i Mazowsza, przysłane przez książąt Siemowita IV i Janusza Starszego. Kolejnego dnia doszło do przekroczenia Wisły na przygotowanym wcześniej moście, a 25 lipca przybyły tam wojska Witolda. Podobnie jak podczas poprzednich konfliktów byli tam Litwini, Rusini i Tatarzy. Na czele własnego kontyngentu przybył także brat Władysława Jagiełły, Świdrygiełło, który, przypomnijmy, uzyskał w zarząd spore tereny Rusi z Czernichowem. Posiłki w liczbie około 400 przysłał także polski wasal, gospodar Mołdawii Aleksander Dobry. Strona polska zwerbowała także nieco zaciężnych na terenie Śląska i Czech, jednak nie było ich wielu. Zanim zgromadzona pod Czerwińskiem wielka armia ruszyła na wojnę, polska szlachta postanowiła wykorzystać nadarzającą się okazję i wymusić na królu nadanie nowych przywilejów. Technicznie Władysław Jagiełło mógłby się sprzeciwić,
Jednak oznaczałoby to rozejście się polskiego rycerstwa do domów, a stanowiło ono trzon polsko-litewskiej armii. Wydany tego dnia przywilej czerwiński potwierdził poprzednie przywileje oraz wprowadził kilka nowych. Majątek szlachcica nie mógł być konfiskowany bez wyroku sądowego. Sądy zaś stosować miały jedynie prawo pisane w formie statutów Kazimierza Wielkiego. Wchodził także zakaz łączenia stanowisk starosty i sędziego ziemskiego. Król nie mógł także bić monety bez zgody Rady Królewskiej. Postanowienia te ograniczyły władzę królewską, bowiem jego urzędnicy, a więc starostowie, mieli teraz mniejsze uprawnienia. Jednocześnie wzrosły uprawnienia i wolności stanu szlacheckiego, i to niezależnie od statusu danego szlachcica. Ochrona praw dotyczyła bowiem tak samo potężnych możnowładców, jak i pomniejszych rycerzy. Dwudziestego lipca, gdy polsko-litewskie wojska przygotowywały się do wymarszu spod Czerwińska, Paul von Rusdorf znów zaczął mieć wątpliwości. Postanowił jednak zrezygnować z planu ataku na Mazowsze i zamiast tego skupić się na obronie. Z jednej strony przemawiały za tym względy wizerunkowe. Zakon krzyżacki postrzegany byłby gorzej, gdyby to on rozpoczął działania wojenne. Z drugiej strony, nie wiedząc jak duże były polsko-litewskie siły, mógł obawiać się powtórki spod Grunwaldu i olbrzymich strat. Krzyżacy odesłali wozy z zaopatrzeniem, niepotrzebne już wobec odwołania wyprawy. Odesłali także część sił do obrony zamków na linii Drwęcy. Uszczuplona armia pod dowództwem marszałka Zengera skierowała się zaś w okolice Lubawy. Wielki Mistrz tymczasem opuścił armię i powrócił do Malborka. Po drodze otrzymał też wezwanie o pomoc celem umocnienia obrony ziemi chełmińskiej od komtura toruńskiego, który obawiał się, że tamtejsze zamki i miasta nie były dostatecznie przygotowane. 26 lipca, gdy pierwsze lekkozbrojne formacje polsko-litewskie pojawiły się na terytorium Prus, elektorzy Rzeszy wysłali Władysławowi Jagielle list. Żądali odwołania Zygmunta Korybutowicza z Czech oraz natychmiastowego zawarcia pokoju z zakonem, grożąc w przeciwnym wypadku przysłaniem krzyżakom pomocy. Dwudziestego lipca pomniejszona krzyżacka armia, dowodzona przez marszałka Ulryka Zengera, dotarła w okolice Lubawy, rozbijając obóz i czekając na przybycie wroga. Dzień później na ziemię lubawską wkroczyły główne polsko-litewskie wojska, które rozbiły obóz w pobliżu Litzbarka Welskiego. Polscy zwiadowcy donieśli w kolejnych dniach królowi o położeniu wojsk Zengera. Jagiełło i Witold postanowili wobec tego jak najszybciej ruszyć na północ, aby stoczyć z nim walną bitwę, podobnie jak 12 lat wcześniej pod Grunwaldem. Wymarsz nastąpił 31 lipca. Wiązało się to z pozostawieniem daleko w tyle powolnych w transporcie dział, które jednak do stoczenia bitwy nie były potrzebne. 1 sierpnia, wobec raportów dotyczących wielkości polsko-litewskiej armii, marszałek Zenger zdecydował się na odwrót, kierując się na zachód do rzeki Drwęcy i zamku Bratian. Rozczarowane niemożnością stoczenia bitwy, polsko-litewskie dowództwo podeszło 2 sierpnia pod Lubawę. Miasto, połączone z zamkiem biskupa chełmińskiego, było silnie ufortyfikowane, z kamiennymi murami i fosami. Otaczający je teren był zaś podmokły. Polacy i Litwini otoczyli je, jednak wobec siły tych umocnień Władysław Jagiełło nie zdecydował się na szturm i postanowił czekać na będącą w tyle artylerię. Po dotarciu pod Bratian, marszałek Zenger postanowił przekroczyć Drwęce, aby bronić przeprawy po drugiej stronie, nakazując także przy tym zniszczenie mostów. Jego plan obrony brzegu rzeki pokrzyżowało jednak nagłe rozejście się sporej części jego wojsk do domów. Zbliżał się bowiem koniec 4-tygodniowego pospolitego ruszenia, kończyło się jedzenie z racji tego, iż wozy z zaopatrzeniem zostały wcześniej odesłane. Problemem była też panika. Ponieważ krzyżacy porzucili plan ofensywny wyprawy na Mazowsze, a potem wycofali się przed nadchodzącym wrogiem, morale mocno ucierpiało.
Armia Zengera rozpieszyła się więc i przeprawy przez Drwęce broniły jedynie leżące nad rzeką zamki. 6 sierpnia marszałek dotarł z nielicznymi siłami do Szymbarka, skąd skierował niewielkie oddziały z powrotem nad Drwęce, aby broniły przeprawy. Tymczasem Jagiełło i Witold, którzy wciąż czekali pod Lubawą na artylerię, na wieść o ucieczce krzyżackiej armii postanowili porzucić oblężenie i ruszyć głębiej w terytorium wroga. 7 sierpnia dotarli do Drwęcy na południe od Bratiana. Niewielkie krzyżackie oddziały nie były w stanie ich odeprzeć i jeszcze tego samego dnia Polacy i Litwini znaleźli się na drugim brzegu, na co pozwolił także niski poziom wód wywołany suszą. Po przeprawieniu się przez rzekę Władysław Jagiełło i Witold rozbili na południe od Bratiana obóz. Wysłali także list do wielkiego mistrza, wzywając go do negocjacji. Aby zmotywować Paula von Rusdorfa, rozesłano także we wszystkich kierunkach łupieszcze oddziały. Teraz, gdy nic nie stało na ich drodze, krzyżakom groziły koszmarne zniszczenia, podobne do tych z czasów wojny głodowej. Koalicjanci wdarli się do ziemi chełmińskiej, łupiąc i paląc wsie w okolicy Brodnicy i Radzynia. Do 9 sierpnia znaleźli się także daleko na północy, docierając do Pomezani i Powiśla. Osiągnęli nawet okolice Malborka, gdzie Mołdawianie wzięli do niewoli niewielki krzyżacki oddział. 10 sierpnia część polsko-litewskiej armii ruszyła na północ, zdobywając bez walki Prabuty wraz z zamkiem po kapitulacji załogi. Z każdym dniem palono i łupiono coraz większe połacie państwa zakonnego i presja na wielkiego mistrza, aby rozpocząć negocjacje, rosła. Rusdorf wysłał list do Witolda, w którym zgłosił gotowość do rozmów, ale dopiero po wycofaniu się Polaków i Litwinów z Prus. Wielki książę odmówił. Niszczycielskie najazdy trwały więc dalej. Po szybkim zdobyciu bez walki Prabut i wobec upartej postawy wielkiego mistrza, Władysław Jagiełło zmienił plany co do dalszej strategii. Zamiast łupić tylko zakonne posiadłości, postanowił je zdobyć, biorąc na cel miasta i zamki ziemi chełmińskiej. Król wydał rozkazy, aby ściągnąć tam jak najszybciej artylerię oraz przygotować szlaki zaopatrzeniowe z ziemi dobrzyńskiej przez Drwęce do ziemi chełmińskiej. Oblężenia Chełmna, Grudziądza czy Torunia, które były rozważane przez polskie dowództwo, trwałyby wiele dni. Dlatego też zabezpieczenie szlaków zaopatrzeniowych z ziemi dobrzyńskiej było kluczowe. Chcieli oni zapewne uniknąć powtórki z wojny głodowej, gdzie niedobory żywności zatrzymały ofensywę. Nowym celem stały się więc zamek i miasteczko Golub, które dominowały nad odcinkiem Dolnej Drwęcy. Będące wtedy pod biskupcem pomorskim główne polsko-litewskie siły ruszyły 13 sierpnia nie na Malbork, lecz na południe. Tymczasem odpowiedzialny za obronę ziemi chełmińskiej komtur toruński usilnie prosił o posiłki wielkiego mistrza i organizował obronę. W niektórych przypadkach udało mu się tego dokonać, wysyłając na przykład dodatkowych zaciężnych do zamku w Golubiu. Jednak zwłaszcza miasta były bardzo narażone na atak. Ostrzegał też przed nastrojami wśród mieszczan, które stawały się chwiejne. 15 sierpnia polsko-litewska armia dotarła w okolice Brodnicy, zaś kolejnego dnia podeszła pod Golub, rozpoczynając oblężenie. Gdy niepowstrzymana polsko-litewska armia szerzyła zniszczenia na terenie państwa zakonnego, krzyżacy przeprowadzili dywersyjne najazdy z innych kierunków. Ich celem miało być przede wszystkim odwrócenie uwagi wroga i przekonanie go do opuszczenia Prus. Jak mówiłem wcześniej, wielki mistrz pozostawił na pograniczach nieco mniejszych oddziałów i to one przeprowadziły rajdy. Pierwszy trwał od 30 lipca do 3 sierpnia i ruszył z Człuchowa. Nieliczne polskie siły broniące krainy nie były w stanie ich powstrzymać, w wyniku czego doszło do spalenia Sępólna i Kamienia Krańskiego oraz okolicznych wsi. Między 6 a 13 sierpnia ruszyła większa wyprawa sił z komturstwa człuchowskiego
Tucholskiego i Świeckiego posiłkowanych oddziałami z Gdańska i Gniewu. Krzyżacy najechali na Krajnę po Noteć i Kujawy, aż do Bydgoszczy. Mniej liczni Polacy skupili się na obronie większych miast, wobec czego po raz kolejny doszło do rabunków i zniszczenia wielu wsi. 10 sierpnia krzyżacy z Nowej Marchi, wspierani przez rycerzy pomorskich, najechali na północno-zachodnią Wielkopolskę, biorąc jeńców i siejąc zniszczenia. Na wieść o szykowanym kontrataku Wielkopolan wycofali się jednak po kilku dniach. 11 sierpnia doszło także do najazdu na Litwę. Komtur Ragnety ruszył w górę rzeki Niemen, paląc przed zamcze zamków w Wielonie oraz okoliczne wsie. Ponieważ zapuścił się bardzo daleko od najbliższej bazy zaopatrzeniowej, na tym jednak poprzestał i powrócił do Prus. Miasto Golub otoczone było ceglanymi murami z wieżami i było częściowo zabezpieczone wodami Drwęcy. Nieco dalej na zachód zaś, na niewielkim wzgórzu, stał zamek golubski. Zamek wysoki w formie czworokątu połączony był z przedzamczem, które posiadało silne mury z basztami. Ponadto zamek i podzamcze oddzielała fosa, zaś nachylenie terenu sprawiało, iż można było go zaatakować skutecznie tylko od strony podzamcza. Miasta broniła kombinacja wojsk zakonnych i miejskich, zaś na zamku obecni byli bracia zakonni i wojska zaciężne. Do oblegającej polsko-litewskiej armii dotarły jednak w końcu ciężkie działa, z których rychło rozpoczęto ostrzał, aby osłabić wroga i zrobić wyłom w murach. 20 sierpnia przypuszczono z północy szturm na miasto, który był udany. Do 23 sierpnia zostało ono w pełni zdobyte i złupione. Jednocześnie, gdy trwało wciąż oblężenie, lekkie formacje polsko-litewskie wciąż łupiły tereny ziemi chełmińskiej, tak aby wywrzeć presję na wielkiego mistrza i podkopać nastroje ludności. Następnie, po podciągnięciu artylerii bliżej zamku, ponowiono jego ostrzał. 25 sierpnia przypuszczono pierwszy szturm, w wyniku którego zdobyto podzamcze, a kolejnego dnia, następnym atakiem, zdobyto także sam zamek. W walce poległo kilkunastu braci zakonnych oraz dowodzący nimi komtur golubski. Do niewoli wzięto także wielu zaciężnych. Tym samym klucz do zaopatrywania wojsk przez Drwęce został zabezpieczony i droga do zamków i miast ziemi chełmińskiej stanęła otworem. Z racji ważności tego dokonania wojnę tą nazywa się po Janie Długoszu wojną golubską. Jeszcze gdy rozpoczynało się oblężenie Golubia 17 sierpnia, Ulrich Zenger usiłował zorganizować jakieś większe siły. Naciskał też na siedzącego na zamku w Malborku Paula von Rusdorfa, by ten zgromadził jakieś posiłki. Na wezwanie przybyła jednak tylko część rycerstwa z północnych Prus. W regionie tym bowiem także zapanowała panika. Chłopi i mieszczanie zalegali na szlakach, usilnie szukając schronienia w większych miastach. 22 sierpnia wielki marszałek dotarł z tymi niewielkimi siłami do Gardei w południowej Pomezanii, jednak był zbyt słaby, aby nawet rozważać starcie z siłami wroga. Jedyne, co mógł robić, to wzmacniać załogi niektórych zamków. Tymczasem po zdobyciu Golubia, polsko-litewska armia podeszła 28 sierpnia pod Kowalewo. Tamtejszy zamek także był silnie ufortyfikowany i posiadał silniejszą niż w Golubiu załogę. 29 sierpnia przypuszczono szturm, który jednak został odparty. Mimo tego Jagiełło kontynuował oblężenie. 3 września do Prus przybyły posiłki z Inwland. Zgromadzono także nieco więcej zaciężnych. Nie były to jednak siły liczne i wielki mistrz pozostawał pasywny. Czekał bowiem na pomoc niemieckich książąt, którzy zaczęli się w tym czasie przygotowywać do wyprawy. Krzyżacy odwołali także plany dalszych wypadów na Kujawy czy Wielkopolskę, a to z powodu wzmocnienia tam polskiej obrony.
Gdy wciąż trwało oblężenie Kowalewa, marszałek Zenger przybył do Grudziądza, gdzie spotkał się z przedstawicielami rycerstwa ziemi chełmińskiej. Ich nastroje nie były dobre i namawiali go, by ten nacisnął na wielkiego mistrza, by podjąć jakąś decyzję. 4 września jeden z oddziałów Zengera został wykryty przez polskich zwiadowców pod Radzyniem. Polacy skierowali tam siły celem stoczenia bitwy, jednak krzyżacy wycofali się do zamku. Pokazywało to jednak, że Polacy i Litwini mieli niemal 100% inicjatywy i negatywnie rzutowało to na krzyżackie morale. Niemniej w obleganym Kowalewie bronili się dzielnie. Kilka szturmów przypuszczonych przez koalicjantów zakończyło się jedynie zdobyciem części przedzamcza. W czasie walk do niewoli wpadło także nieco polskich rycerzy. Wobec tego, a także pogłosek o odsieczy z Niemiec, które dotarły wtedy do króla, Władysław Jagiełło odstąpił nocą 5 września od dalszego oblężenia. Zdecydował się także odesłać do Polski ciężkie działa, które spowalniałyby jego armię. Wcześniej, tego samego dnia, odbyła się w Malborku narada wojenna. Pod presją dostojników wielki mistrz ogłosił kolejne pospolite ruszenie z ogółu ziem zakonnych, które miało zebrać się w Prabutach 13 września. Spod Kowalewa polsko-litewska armia ruszyła na południe, rozbijając 6 września obóz nad Drwęcą, ledwo 10 km od Torunia. Po odesłaniu dział Jagiełło nie chciał już raczej podejmować ryzykownych szturmów na krzyżackie zamki, jednak chciał dalej wywierać presję na wielkiego mistrza, aby zmusić go do negocjacji. Lekkie zagony łupiły więc bezlitośnie okolice, w tym przypadku Torunia, aż pod same miasto. 8 września koalicjanci znów ruszyli na północ pod zamek w Papowie. Nie próbowali go oblegać, lecz po raz kolejny dokonali w okolicy wielkich zniszczeń. Wywoływało to rosnącą panikę i niepokoje nie tylko wśród ludności ziemi chełmińskiej, ale też w północnej części Prus. Do 14 września armia dotarła pod Chełmno, kontynuując zniszczenia. 15 znalazła się pod Robakowem, a 17 pod zamkiem w Pokrzywnie, nieopodal Grudziądza. Prowadzona przez Polaków i Litwinów kampania zniszczenia przyniosła w końcu zamierzony efekt. Paul von Rusdorf był pod rosnącą presją pruskich stanów, aby nie kontynuować beznadziejnej walki. Obawiały się one bowiem, że zniszczenia przeniosą się także do północnej części Prus. Byłaby to dla państwa zakonnego ekonomiczna i cywilizacyjna katastrofa, po której niemożliwe byłoby się odbudować. Poza tym obiecane przez książąt niemieckich posiłki dotrzeć miały za kilka tygodni, podobnie jak nowi zaciężni ze Śląska. Na wezwanie pospolitego ruszenia nie przybyło także wielu rycerzy, którzy postanowili zamiast tego bronić swych lokalnych posiadłości. Dlatego też wielki mistrz wysłał do Jagiełły i Witolda emisariusza, ogłaszając w końcu gotowość do rozmów. Emisariusze dotarli do króla i wielkiego księcia 17 września, kiedy to ustalono termin i miejsce właściwych rozmów. Obydwie strony zaprzestały rabunków i zniszczeń, jednak polsko-litewska armia pozostała na ziemi chełmińskiej. Rozmowy trwały od 22 do 26 września i odbyły się w obozie koalicjantów rozbitym nad jeziorem Mełneńskim. Opieczętowany 27 września układ stanowił, iż niewielkie krzyżackie terytorium na lewym brzegu Wisły z zamkiem w Nieszawie trafiło do Polski, a zamek ten miał być potem zniszczony. Do Polski trafiały także sporne wsie Orłowo, Murzynno i Nowa Wieś, leżące na terenie Kujaw. Były to oczywiście bardzo małe tereny, jednak był to pierwszy przypadek zrzeczenia się przez zakon terytorium na rzecz Polski od 1343 roku, kiedy to Kazimierz Wielki wynegocjował powrót ziemi dobrzyńskiej. Krzyżacy ostatecznie rezygnowali także z roszczeń do Żmudzi i należącej do Litwy części Sudowi. Strona polska raz jeszcze rezygnowała z ubiegania się o Pomorze Gdańskie czy ziemię chełmińską. Prawdopodobnie bez poparcia mieszczan i rycerstwa tych ziem uznano to za cel nierealistyczny, zwłaszcza wobec mających nadejść posiłków z Niemiec. Niemniej dość ważnym elementem było włączenie z inicjatywy polskich negocjatorów stanów obydwu stron jako poręczycieli układu.
Złamanie jego postanowień miało zaś dać prawo tymże stanom do oporu przeciwko swym panom. Właśnie ten ostatni element układu będzie miał spore konsekwencje w przyszłości. Okej, to tyle na dziś. Wielkie dzięki za uwagę. Podziękowania także oczywiście dla wspierających kanał patronów na Patreonie.